Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout 1.5 Resurrection. Dostaliśmy zadanie od łowców, ażeby dostarczyć Sebastianowi informację o odrodzeniu z bazy kontrolowanej przez supermutantów. Mam wrażenie, że to jest zadanie wątku głównego. Zerknijmy sobie na nasz ekwipunek jeszcze. Tutaj się chyba wszystko zgadza. Problemy są z leczeniem dosyć spore, ale po drodze może spotkamy jakieś patrole mutantów, które nam trochę w tym pomogą. Trochę noszę tego shitu całego. Nie, tutaj chyba się nie zresetowała lokacja z tym. Ja to wszystko zabrałem. Później zerknąłem dosłownie w ten na odcinku. Ja to chyba wszystko zabrałem, więc to powinno być bezpiecznie w miarę. Tak czy siak i tak jestem przeciążony ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o amunicję i kolejną broń dodatkową, którą na najlepszą okazję zostawiam. Ale leczeniem bym nie pogardził. Tak czy siak, zadanie mamy. Nie widzę sensu płacenia teraz jednorazowo za wejście do tego imperialnego miasta całego 700. Jesteśmy jeszcze troszkę za słabi, żeby zniszczyć szpital, więc po prostu zajmiemy się faktycznie tym zadaniem i zobaczymy, co odnajdziemy po drodze. Po drodze oczywiście nie omieszkam sprawdzić handlarzy, bo może jakiś steampunk jeszcze się odrodził, nie wiem jak to działa dokładnie. Na amunicję nie narzekamy, więc sobie daruję. No dobra, to lecimy chyba. To jeszcze ten, to jest karawana chyba, nie? Cześć, szukasz pracy? Potrzebujemy kogoś do ochrony karawany w drodze powrotnej do Sedlit. Zapłata to 600. Jeśli nie martwię cię, to, że to ryzykowna doprawa. Pewnie, mogę zacząć natychmiast. Okej. Okay. Trafiliśmy akurat przypadkowo, że oni jadą chyba. O kurwa, szpony śmierci. ...170 punktów wytrzymałości, mały sukinsyn jeden taki ma. Nice. Co on pięściami próbuje? Poważnie? Co za kurwa... ...żart. Okej, okay, dobrze przynajmniej, że mi nie zadają obrażeń. Ale ja bym to, wiecie, ja bym jednak to, kurde... Kurde, ładnie się ustawili, ale trochę za dużo mi zabierze, żeby ich obkrążyć, więc polecimy na razie dalej z tym. Ale mam wrażenie, że skoro zabieram im tak mało, to może byśmy się przerzucili szybko na coś większego. Dowódca karawany. To twardy szpon śmierci jest jeszcze, ja jebie. No tak, mam trochę za mało... wielkie bronie wpakowane na razie, nie? Ewidentnie, 19 tylko. Ale spoko, niedługo przejdziemy poziom, wszystko pójdzie w to. No. To są twarde szpony śmierci, dlatego tyle życia mają, nie? Fajnie jakby ten dowódca karawany się odsunął, bo trochę mi psuje plan. Albo żeby go zabili, bo jeden chuj dla mnie to
Okej. Trochę więcej zabieram niż karabinem. Szkoda amunicji chyba. Z gumy pięściami wyruszona, kurde. Podróż. Dobry jest. O, wow. Dzięki. Kurwa, mam nadzieję, że przywódcy nie trafię, nie? Nie trafiłem, dobra. No tego też wykończyłem. Widzę, że byli przygotowani na tą wyprawę lepiej niż, kurde, nie wiem, 3000 doświadczenia, nieźle. Dobra. Pozwólcie, że się wyleczę. To trochę zajmie. Dobra, to co? Lecimy dalej, tak? Okej, okay, spoko, dobra, akurat mi pasuje, że tutaj przyszliśmy, bo jeszcze zerknę, czy steampaków na mnie mają, a potem lecę na tą bazę. Ogólnie muszę się przyznać, że lubię sobie posłuchać soundtracku z Falloutów, tych pierwszych, tak po prostu sobie posłuchać.
Jest, kurde, no, zajebiście zrobiona muzyka, po prostu, nie wiem, jak to powiedzieć. Jest po prostu zajebista na zasadzie, że... Mimo, że to nie jest jakaś porywająca muzyka, na to, to chcę powiedzieć, 1301 chyba. Nie jest to porywająca jakaś super muzyka, nie? Ale ma po prostu zajebisty klimat, a to już wystarczy. Okej, dobrze chyba, nie? A, pojebałem się, 5 dych jeszcze. Od razu jak słyszę tą muzykę, to mi się włącza ten klimat, więc lubię sobie posłuchać. No. Aż sobie zerknę niedługo zobaczyć, kto dokładnie ją skomponował, bo... czy to ktoś znajomy, w sensie, że znam już to nazwisko? A jeśli tak, to chętnie posłucham jeszcze innych muzyk. Innych ścieżek dźwiękowych. Tego autora, bo... Tak jest zrobione, taka dziwna jest też, nie? Że bardzo charakterystyczne dźwięki tu są. I ja od razu wiem, że to jest Fallout, nie? I od razu ten cały klimat mi się montuje natychmiastowo. Jak tylko słyszę nawet te kilka pierwszych dźwięków, ale tam nie ma. No więc dobra, to w takim razie ruszamy. Zobaczyć, co tam możemy zdziałać. Słyszeliśmy też o tym jednym z tych miast, nie? Innym. Korat, czy jakoś tak, gdzieś na wschód. Aczkolwiek nie wiadomo gdzie dokładnie. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Ten posterunek mutantów. Przejęty przez mutantów. Ile do następnego poziomu? O, 11 tysięcy. No to niedaleko ten obóz. Macie po steampaczku dla wujka, zakładam, tak? Trochę jest dużo. Odejdę sobie jeszcze, może mnie nie trafią, tak. Ryzykować czy nie? Ach, kurde. Zabije mnie. Zabrakło mi jednego punkta, żeby wyjść się wyleczyć. Dobry. Tak żydzę tymi steampakami po prostu, nie? Że wolę zaryzykować. Nie chcę się leczyć z tymi steampakami, nie chcę ich tracić.
Coś tam na opchnięciu można jeszcze zbierać, wiadomo. Dobra. Tych talizmanów już nie skupuję, ten kolonio przy drzwiach, więc nie biorę. Kurde, nie każdy miał steampaka, no. No i git. No pokaż ten patrol. Ale mi jebnął za dwie dychy, to może ty pierwszy powinieneś. W końcu ze snajperki walił, o już nie podniesę. Ale kurde. No to jest chyba najlepszy sposób na zdobywanie steampaków, nie? Tylko musisz oczywiście z nimi wygrać i nie musieć się leczyć w trakcie. Co może nie brzmi zbyt prosto, ale już na tym etapie, jakim ja jestem, jakoś tak da radę zrobić to w ten sposób. Ten nawet idzie. Wow. A bo on ma nóż, to dobrze dla mnie. Kurwa mać, tak to się nie bawimy. Nie tak jakbym chciał. Jebany. Niech wam będzie. Nichuja się nie będę leczył w trakcie walki. Choćbym zginął.
Ogólnie to jest koniec mapy, dalej na południe się nie da zjechać. Możliwe, że się zabawimy nawet w odkrywanie całej, jeżeli nie jest zbyt wielka, czemu nie? Mi się fajnie w tej grze jest. Okej. Okay. Cześć. Naprzeciw ciebie stoi stary wojskowy budynek otoczony fosą wypełnioną zielonym fluorescencyjnym płynem. Są tak ciężko uzbrojeni supermutanci. Są tam ciężko uzbrojeni supermutanci i patrolujący budynek. Ho? Kim jesteś? E? Jakie jest twoje imię? Wskazując na niego. Mary jest Mary, głupi mały ludź. Chcę rozmawiać z tym, kto tu dowodzi. E? Ja, wskazujesz na siebie, chcę mówić, pokazujesz rozmowę z tym, który tutaj, rozkładasz szeroko ręce, dowodzi. Mary, nie pozwolić weź. Czemu nie chcesz mnie wpuścić? E? Pytam, czy ty wpuścisz mnie do bazy? Mary nie musieć, Mary ochraniacz, Mary ważny bardzo. Rozmowa zajebista. Jestem pewien, że jest ktoś, nieznacznie wskazujesz na siebie. Jak ty wskazujesz na niego, kto zezwoli mi na wejście, mam rację? Mary nie wpuści nikogo, Mary ważny bardzo. A co jeśli ja, wskazujesz na siebie, mógłbym dać Mary, wskazujesz na niego, prezent, wtedy Mary... Mógłby, wskazujesz na niego, wpuścić mnie, wskazujesz na siebie, do środka, wskazujesz na budynek za nim. Mary lubić dostać prezent, ale nie wpuści mojego ludzika do środka. Mary pilnuje bardzo dobrze, perfekcyjnie zatrzymałeś mnie przed wejściem. Muszę powiedzieć, że wykonujesz kawał dobrej roboty. Nie mam żadnych szans, żeby cię ominąć. Gratulacje, inne supermutanty z pewnością wiedzą, jak świetnym strażnikiem jesteś. Mary superstrażnik, ta, jego ekspresja jest radosna, ale po chwili przestaje niespodziewany. Nikt... Mówić Mary, super strażnik. Nie wiedzą, jak świetnym strażnikiem jest Mary? Niemożliwe. Myślę, że na przykład nie dałeś mi żadnych szans, aby cię ominąć. Wiesz co? Powiem to reszcie, powinni wiedzieć. Wtedy na pewno polubią Mary bardziej. Jeśli tylko mógłbyś zrobić trochę miejsca, zajmę się tym. Nie? Milknie na chwilę, podczas gdy kilkukrotnie drapie się po głowie. W końcu podejmuje decyzję. Dobra. Mały człowiek powie, Mary nie wpuszcza. Mary, super strażnik. Ta, ustępuje. Powiem im bez obaw. Siema. Wieżyczki nawet mają. Nikt nie ma z tym problemu, rozumiem, tak? Okej. Mroczny jakiś. Watras ma pracę. Czego chcesz od Watrasa? Co tutaj robisz? Watras naprawia i doskonale rzeczy. Watras jest w tym dobry. Naprawdę? Co dokładniej? Watras zna bardzo dobrze wielkie spływy. Watras najczęściej naprawia takie. Możesz udoskonalić mi broń? Nie ma czasu. Watras musi naprawić generator. Dużo pracy. Jaki generator? Generator przy wejściu. Watras nie wie o żadnym innym. Zniszczyli go podczas ataku. Zapewnił energię dla wieżyczek strzeleckich. Więcej bezpieczeństwa dla każdego. No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby im naprawiać wieżyczki, skoro mam zamiar ich wyciąć w pień. A co jeśli ja naprawię to dla ciebie? Wtedy Watras ma czas na udoskonalenie broni, ale Watras nie ma potrzebnych części. Zostało zniszczone. Watras nie może tego zastąpić.
Watras mówi to cały czas, ale nikt nie słucha Watrasa. Może mogę coś wymyślić. Nie mam pojęcia, jakie części miałbym tam przynieść. Może chodzi o zwykły złom, tak jak było w Nevadzie. Że po prostu bierzesz złom i używasz tam na tych wieżyczkach, ale ja i tak nie jestem najlepszy w naprawianiu, więc... Chyba sobie to olejemy. Zobaczmy, co on powie. Człowiek, co tu robisz? Lepiej mów prawdę. Jestem tylko podróżnikiem. Zainteresowało mnie to miejsce. To był błąd przyłazić tutaj. Prawie otwiera ogień. Nie możesz mnie zabić od tak. Pewnie, że mogę. Cholera. O kurwa. Działo plazmowe z ładunkiem. Jakieś działo... Ale mi zajebał. Może uda mi się go jakoś inaczej przekonać, ale... Oczywiście, że się wszyscy rzucą. No, mógłbym albo ich wyciąć, ale nie wiem, czy to będzie takie proste, nie? Nie wygląda. Jakby miało być proste. Spróbuję jakoś go inaczej... Jakoś inaczej z nim pogadać. Wątpię, żeby mi się udało też przekraść obok niego. Chcę znaleźć lokalizację bazy odrodzonych. Powiedziano mi, że terminal na niższym poziomie posiada te dane. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Straciłem pamięć. Mam powód, aby wierzyć, że mam coś wspólnego z odrodzonymi, ponieważ ci próbują mnie zabić. Mam nadzieję, że dowiedzieć się z jak i jedynym razem tam, kim jestem. Ty, utrata pamięci, to wiele wyjaśnia. Patrzę na ciebie przez chwilę myśląc. Tak, możesz być nim, ale muszę się upewnić. Co o mnie wiesz? O czym ty mówisz? Na tę chwilę musisz wiedzieć, że wszystkie informacje, których szukasz tutaj, nie zostaną ci wyjawione, dopóki nie zrobisz tego, co ci powiem. Sprawdzimy cię, żeby udowodnić, czy nie należysz choć w najmniejszym stopniu do łowców mutantów. Czego ode mnie chcesz? Chcę zobaczyć Sebastiana, dowódcę łowców martwego. Chcę osobiście uczestniczyć w jego egzekucji i chcę go rozwalić sam. Twoje zadanie to przyprowadzić go do mnie z minimalną odstawą. Czemu chcesz go zabić? Czy muszę mieć jakiś powód, żeby zabić człeczynę? Nie bardzo, ale w tym przypadku mam. Ludzie nie zasługują, aby żyć, a łowcy są najgorszymi spośród ludzi. Nienawidzą wszelkich mutantów, a dla nich mutantem jest każdy, kto odbiega od normalności. Widziałem, co zrobili w tej bazie. Nazwali to badaniami i przesłuchaniem, ale to były tortury. Sebastian musi umrzeć. Czemu nie zaatakujesz Albuquerque i nie zniszczysz ich bazy? Moglibyśmy i możliwe, żeby się nam udało, ale jakim kosztem? To niewystarczające dla nas, by nasza grupa przeżyła taki atak. Nie zamierzamy zginąć w tym świecie. Śmierć czeka nas dalej na wschodzie. Śmierć wielu ludzi i ostatecznie nasza również. Czemu obchodzicie tylko Sebastian? On jest ich przywódcą i wierzy w całe te brednie. Widziałem jego przemówienia na nagraniach. Bez niego łowcy nie będą w stanie pozostać zbyt długo zorganizowaną grupą. W porządku, przyprowadzę go tutaj, ale jak to zrobić? Powiedz mu, że nas już tu nie ma, a my się ukryjemy, więc uwierzy w to, kiedy tu przybędzie. Zostaw go tylko na przeciwko wejścia do budynku, wtedy będzie w pułapce. Tak jest. Teraz odejdź, jeśli spotkam cię tu jeszcze raz, bez Sebastiana zabiję cię. I ciekawe, co powie na to Sebastian, w sensie, jaka będzie opcja teraz. Może można mu powiedzieć, że jest taki plan i on wtedy wymyśli coś na zasadzie, aha, okej, dobra, to wiesz, co zrobimy? No, wiecie, na zasadzie takiej.
Czy tak będzie, dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas. Zerknijcie do innych materiałów, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.